David, daj prototyp. Witamy Państwa bardzo serdecznie na kolejnej transmisji meczu w ramach siódmej, ostatniej kolejki Vena Ekstraklasy. Naprzeciwko siebie Orła Cień oraz Vena Team. Tutaj taka na początek mała informacja. Oczywiście to spotkanie nie miało być transmitowane, nie miało być, jeżeli byśmy spojrzeli na głosy tutaj, jakie się przedstawiały pod grafiką z zapowiedzią tych meczów w Ekstraklasie. Natomiast tak jak już wspominaliśmy wcześniej kilkukrotnie, jest dzisiaj z nami Jarek. Dawaj. Jarek Frąckowiak, który pomaga nam tutaj za odpowiedzialny jest i pomaga nam przy takiej profesjonalnej obsłudze wideo tych wszystkich dzisiaj spotkań, a jest to serdeczny przyjaciel drużyny Orła Cień i bardzo chciał, żeby ten mecz był transmitowany, także dla Państwa też tutaj taka malutka niespodzianka od nas i w Ekstraklasie pokażemy dziś trzy spotkania. W tej transmisji zostaniemy troszkę dłużej, bo po meczu Vena Team z Orła Cień oczywiście spotkanie, które zajęło drugie miejsce w Państwa głosowaniu, czyli mecz Orła Święta Katarzyna i Zalesie Wójcice, więc no, przez prawie godzinę będą Państwo z nami. Zachęcamy zrobić sobie gdzieś tam ciepłą herbatkę, być może jakiś popcorn i rozsiąść się spokojnie, bo na pewno te dwa mecze dostarczą nam dużych, sporych emocji. Orła Cień dzisiaj w mocno okrojonym składzie. Pięciu zawodników będą grali bez zmian. Witold Jakubas w bramce z numerem 9, Rafał Czarnecki z 8, oczywiście obecny Paweł Kurkowski, czyli kapitan zespołu, z numerem 10 Marcin Witak i z numerem 2 obecny też jest Robert Dobroć. Natomiast Vena Team w składzie: Maciej Białek, Jarosław Wejerowski, Daniel Pawlak, Michał Szymczyk, Sławomir Ostropolski oraz tam teraz wychyliłem się, żeby to jeszcze dojrzeć, żeby to jeszcze dostrzec, potwierdzić, oraz na ławce przygotowany do zmiany cały czas Kamil Dołgan. 5 minut tego spotkania za nami, a my mamy zmianę wyniku, mamy pierwszą bramkę, jest to gol dla drużyny Orła Cienia, a strzelcem bramki numer 1 w tym spotkaniu, grający z numerem 4, oczywiście jest to Igor Szylo. Schylo. A przepraszamy, oczywiście Maciej Foltyn w koszulce Igora Schylo. Tak, Maciej Foltyn obecny tutaj. A więc widzimy, no Maćka pewnie część z Państwa, albo pewnie spora część, znaczna część z Państwa zna. Nominalnie bramkarz, były zawodnik oczywiście drużyny ekstraklasowej Akane Orzeł Jelcz-Laskowice, a tutaj zabłysnął pod bramką przeciwnika i pokonał Maćka Białka, wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie. Zobaczymy, jak zareaguje Vena Team. Tutaj wiemy, że bronią trzeciego miejsca, już swoje mecze wygrało IO przed chwilą z Olawią, przypieczętowało mistrzostwo Vena Ekstraklasy. Swój mecz wygrała również dzisiaj Fotohigiena, pokonując 6-1 Young Boys Vena, no i też zapewniła sobie już na pewno drugie miejsce w tabeli. No a tutaj, żeby to trzecie miejsce utrzymać, Vena Team, no to spotkanie z Orłem Cień najprawdopodobniej musi, aczkolwiek jeszcze zaraz to potwierdzimy, na pewno powinna wygrać, żeby to utrzymać, ale już chwila, moment, spojrzymy szybciutko do tabeli, jak to się przedstawiało. Tak, tutaj Vena Team, żeby nie patrzeć się na ostatnie spotkanie, żeby już sobie przed tym ostatnim meczem Orła Święta Katarzyna z Zalesiem Wójcice zapewnić podium, zapewnić to trzecie miejsce w tabeli, musi wygrać, bo gdyby przegrali z Orła Cień, gdyby tutaj drużynie
bordowych koszulkach udało się wygrać, no to wtedy przy zwycięstwie Zalesia nad Orłem Święta Katarzyna Zalesie Wójcice wyprzedziłoby w tabeli fotohigienę i awansowałoby na trzecie miejsce ligowej tabeli. Także no, muszą wziąć się do roboty z pewnością zawodnicy zielono-żółto-biało-białych trykotach. Fawlak do Dołgana, Dołgan na lewej stronie. Dołgan teraz cofnięta drużyna Chorła Cień. Dołgan szukał tam Pawlaka, ale świetnie przerwana akcja przez jednego z obrońców Chorła Cień. Wejerowski, Szymczyk. Widzimy najwyżej ustawiony Maciej Foltyn. Tutaj to on będzie tym zawodnikiem, który pierwszy będzie wyprowadzał, pierwszy będzie uciekał do kontrataku drużyny Orła Cień, bo nisko są ustawieni, zamknięci w takim kluczu, czekają na jakieś gorsze zagranie zawodników. O, tak jak teraz właśnie Szymczyk tą piłkę stracił. Foltyn, Foltyn 1 na 1 wraca Szymczyk. Nie widzimy, że nie wyszli za Foltynem koledzy z zespołu, ale spokojnie Maciek swoim doświadczeniem tą piłkę utrzymał i dalej w posiadaniu Orła Cień. Świetne podanie teraz na prawą stronę, Foltyn. Aj, próba przelobowania teraz Maćka Białka. Wielkie brawa za odwagę. Teraz z pewnością należą się Maćkowi Foltynowi, ale koniec końców ta piłka nie znalazła drogi do bramki. Będzie być może jeszcze za chwileczkę okazja. Foltyn. Foltyn. Tym razem już normalnie, już mocniej chciał uderzyć Maciej, ale przyblokowany ten strzał przez Kamila Dołgana i tylko albo aż rzut rożny w tej akcji dla Orła Cień. Foltyn. Foltyn. Świetne zagranie teraz i tam bliski szczęścia Marcin Witak. Szymczyk, Dołgan. Dołgan świetnie teraz minął jednego zawodników. Dołgan do Szymczyka. Szymczyk lewa noga, ależ tylko poprzeczka w tej akcji po uderzeniu wyjątkowo grającego dzisiaj, wyjątkowo z numerem 15 na plecach, na koszulce Michała Szymczyka. Foltyn. Foltyn sam, ależ stracił na rzecz Wejerowskiego. Jarek Wejerowski. Wejerowski na lewą stronę do Dołgana. Dołgan, próba takiego sprytnego zagrania piłki, przerzucenia piłki obok nóg interweniującego Witolda Jakubasa, ale nieskuteczny. Jakubas. Czarnecki. Rafał Czarnecki do Foltyna. Foltyn. 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 Lewą nogą Foltyn i mamy drugą bramkę dla Orła Cień. Świetna akcja Maćka Foltyna i mamy 2-0, a więc na pewno spore zaskoczenie, spora niespodzianka, ale to tylko i wyłącznie dla nas, dla wszystkich widzów oglądających ten mecz. Bardzo dobra informacja, no bo on z pewnością będzie jeszcze ciekawszy w następnych minutach. 2-0 prowadzi Orła Cień, a strzelcem swojej drugiej bramki w tym meczu nominalnie, tak jak mówimy, tutaj bramkarz Maciej Foltyn. Pierwszy raz dzisiaj Maciek jest z przyjaciółmi, z kolegami z Orła Cień. Wcześniej nie było takiej okazji, żeby Maciej przyjechał i mógł ich wspomóc, także no dzisiaj jest i widzimy, że robi już od początku sporą różnicę swoim doświadczeniem, ograniem na parkietach Ekstraklasy. Maciej Foltyn wykorzystuje to tutaj w naszej amatorskiej lidze halowej. Czarnecki do Jakubasa, Jakubas, Witak. Witak do Czarneckiego, świetnie teraz rozegrali tą piłkę od bramki zawodnicy Orła Cień. Foltyn, Foltyn przełożył, Białka trafił w słupek, jeszcze raz Foltyn i mamy zmianę wyniku. 3-0 prowadzi już Orła Cień, a strzelcem swojej trzeciej bramki kompletuje hat-tricka grający z numerem dziś czwartym Maciej Foltyn. Tak, no i w sporych tarapatach teraz Vena Team, naprawdę, no też nie jest to mecz gdzieś tam, w którym Vena Team stwarza sobie tych sytuacji mnóstwo, a Orła Cień kontratakuje, tylko widzimy, że no nie mogą przebić się przez obronę, przez bardzo skuteczną, bardzo dobrze ustawioną obronę Orła Cień zawodnicy Vena Team, a teraz przed szansą Dołgan, ale świetnie tam interweniują obrońcy z Witkiem Jakubasem i teraz raz jeszcze Witold Jakubas świetnie broni. Przypomnimy, że Vena Team, no to jest, już wiemy, że tego tytułu nie obronią, ale w zeszłej edycji, w siódmej edycji ten zespół wygrał mistrzostwo Veny Ekstraklasy. Tamten sezon skończył się niestety przedwcześnie, szybko, z wiadomo jakich względów.
pandemicznych oczywiście, no to Venatim przystępowała do tegorocznych rozgrywek jako obrońca tytułu. Wiemy już, że tego tytułu nie obronią, a być może nawet nie znajdą się na podium, bo jeżeli ten mecz z Orłaciem przegrają, no to to będą w sporych tarapatach, bo Zalesie Wójcice dzisiaj w ostatnim spotkaniu tej edycji, w ostatnim spotkaniu tego sezonu w ogóle, to będzie taki mecz zamykający klamrą ligę halową w sezonie 2021-2022. Zalesie Wójcice zmierzy się z Orłem Święta Katarzyna. Jakubas od bramki. Czarnecki. Jakubas. Kurkowski. Świetnie do Czarneckiego. Czarnecki, Foltyn. Czy strzeli czwartą bramkę Foltyn? Jeszcze do Czarneckiego. Czarnecki. No i było blisko. Teraz Sławomir Ostropolski wybija tą piłkę z linii bramkowej i no, ratuje swój zespół tak naprawdę przed stratą czwartej bramki. No widzimy spora tutaj na trybunach taka konsternacja. Kibice za bardzo nie wiedzą, co się dzieje, ale tutaj Orłacie naprawdę wygląda bardzo dobrze i chyba trzeba szczerze przyznać, powiedzieć, że dużo lepiej od Weny, bo te akcje, które tworzą, są zdecydowanie groźniejsze. Szymczyk. Pawlak, może teraz Pawlak broni Jakubas, jeszcze tam Jarosław Wejrowski do Pawlaka, ależ nie znalazła piłka adresata, nie trafiła do Pawlaka. Teraz Dołgan nad bramką, Kamil Dołgan. Jakubas, aż błąd w obronie znowu. Gdzie są zawodnicy Weny? Czarnecki sam ogrywa Szymczyka. Czarnecki, lewa noga i obok bramki. Ależ jest groźny, ależ jest niebezpieczny Rafał Czarnecki. Troszkę nieskuteczny dzisiaj, ale raz za razem tutaj stwarza zagrożenie pod bramką strzeżoną przez Maćka Białka. Wejerowski niecelnie do Pawlaka. Jakubas. Świetne podanie teraz Witolda Jakubasa do Czarneckiego. Czarnecki świetnie minął dwóch rywali. Czarnecki wykłada tą piłkę do Kurkowskiego. Kurkowski, ależ tam w ostatniej chwili Ostropolski zblokował ten strzał i teraz muszą wracać zawodnicy Orłacie. 7 sekund do końca pierwszej połowy. Szymczyk do Pawlaka. Pawlak, czy zdążył uderzyć? I Wejerowski Pawlaka. I nie dotarła ta piłka jeszcze. Wejerowski. I nie ma bramki, a więc 3-0 do przerwy prowadzi Orła Cień z Venom Team. Tak, ci z Państwa, którzy gdzieś tam za chwileczkę, przed chwilą albo dołączyli do naszej transmisji kilkanaście sekund temu i ci z Państwa, którzy widzą wynik jest na tablicy w porządku, on się zgadza. 3-0 to nie jest błąd, to nie jest przypadek. 3-0 prowadzi po pierwszej połowie Orła Cień. Jest to z pewnością spore zaskoczenie, ale no może nie aż 3-0, ale z pewnością prowadzenie zasłużone i naprawdę w sporych opałach obrońca tytułu Vena Team, która już ten tytuł oczywiście utraciła na rzecz IOS Olbut Team. A my, korzystając z chwili przerwy, z okazji tutaj chcielibyśmy raz jeszcze bardzo serdecznie podziękować naszym sponsorom, naszym partnerom. Teddy. Reklamy Vena, Gmina Oława, Madbud Materiały Budowlane, Pub Gladiator, Termy Jakuba, Go Kino, Oleksik, Ubezpieczenia SNC Atlet, Faktory, SWK Studio, Sportsposter, oczywiście patroni medialni, to w tym sezonie Oława24.pl oraz sportoweminuty.pl pod przewodnictwem, pod batutą Klaudii Białek, która przed chwileczką właśnie przeprowadziła wywiad z Januszem Gancerczykiem, a więc z kluczową, strzałową postacią IOS Olbut Team, tegorocznym mistrzem Weny Ekstraklasy. Oczywiście też serdeczne podziękowania dla wszystkich tych, których gdzieś tam może nie wymieniliśmy. Bez Was na pewno, bez naszych partnerów, sponsorów, Liga Halowa nie miałaby takiego formatu. Z pewnością by się odbywała, ale nie mogłaby być prowadzona tak dobrze, nie byłaby tak dobrze zorganizowana, jak jest. A my wróćmy do tego spotkania, bo atakuje Orła Cień. Foltyn. Wycofanie, Czarnecki, a i wysoko nad bramką teraz Rafał Czarnecki ma do siebie pretensje, ale nie może, musi wrócić, musi grać, bo
no bo jest dobry wynik. Jest dobry wynik i nie ma się co tutaj po takich nieudanych akcjach smucić, gdzieś tam zwieszać głów, tylko trzeba cały czas walczyć, cały czas być skoncentrowanym. No bo wiemy, że no, Vena Team z pewnością w składzie ma zawodników, którzy w każdej chwili mogą być bardzo niebezpieczni, mogą stanowić zagrożenie pod bramką strzeżoną przez Witolda Jakubasa i muszą mieć się na baczności. Orły z Laskowic. Świetnie teraz Dołgan tam próbował, Szymczyk, przepraszam, uderzyć, ale nad bramką. Widzimy, że w drużynie Veny pojawił się Dominik Wejerowski, który nie występował w pierwszej połowie spotkania. Czarnecki teraz wyłożenie do Foltyna. Foltyn broni Białek. Ależ kolejna groźna akcja. Orła cieni. Stuprocentowa tak naprawdę okazja zaprzepaszczona przez Maćka Foltyna, który zdobył już w dzisiejszym meczu hat-tricka, skompletował hat-tricka. Trzy bramki dla Orła Cień, właśnie Maćka, który jest po raz pierwszy. Się znamy oczywiście, jeżeli rodzina Maćka, czy też sam Maciek będzie może później to spotkanie oglądał, to serdecznie pozdrawiamy Maćka i bardzo miło oczywiście, że odwiedził Ligę Halową w końcu. Pomógł Orła Cień, no i widzimy, że jest bardzo ważną postacią tej drużyny. A teraz Szymczyk i mamy bramkę kontaktową, wyciąga piłkę z siatki Michał Szymczyk, 3-1 prowadzi już tylko Orła Cień. 11 minut i 50 sekund do końca tego spotkania, więc będą tu jeszcze spore emocje. Witak, Czarnecki, muszą grać swoje teraz zawodnicy Orła Cień, nie mogą jakby po tej bramce tracić ani muszu, rozpędu, po prostu cały czas grać to, co grali do tej pory, a my mamy drugą szybką bramkę Veny Team, trójkowa akcja na linii Dominik i Jarek Wejerowski, a wszystko skończył Michał Szymczyk, no już formalność, dołożył piłkę tylko do pustej bramki Michał Szymczyk i odrabia straty Vena, odrabia, jak wcześniejszy gol był takim mini golem kontaktowym, tak ten już z pewnością jest bramką kontaktową, mamy tylko jeden gol różnicy i ruszamy z kolejnymi akcjami. Ostropolski, wzięli się do roboty zawodnicy Vena Team. Wejerowski zdąży pierwszy, Wejerowski, ale świetnie tam wybił piłkę teraz z przedlinii bramkowej Marcin Witak. Jakubas od bramki. Jakubas uruchomił tutaj dobrym podaniem Witaka. Witak skutecznie tam zatrzymywany przez Jarosława Wejerowskiego. Ostropolski, Wejerowski. Na boisku teraz dwóch Wejerowskich, Ostropolski, a więc trzech zawodników rodem z Sobociska. I Michał Szymczyk plus Maciej Białek w bramce, a my mamy zmianę wyniku 3-3, a więc niespełna dwóch minut potrzebowała drużyna Veny Team, żeby wrócić do tego spotkania, żeby odwrócić o 180 stopni losy tego meczu. Trzy szybkie bramki Veny Team, tym razem na listę strzelców wpisuje się Dominik Wejerowski, no i mamy już remis 3-3. Witak, Jakubas. Spokojnie, teraz chcą uspokoić gracze Orła Cień to spotkanie. Wypuścili to prowadzenie bardzo łatwo. Chyba nikt się tego nie spodziewał, oglądający ten mecz w pierwszej połowie, że aż tak łatwo Orła Cień będzie pozwoli sobie tutaj odebrać to prowadzenie, że aż tak łatwo te trzy bramki dla Veny Team przyjdą, bo w pierwszej połowie no, gdzieś tam stwarzali sobie te sytuacje gracze Veny, ale nie były to jakieś sytuacje 100-120%. A tutaj w niespełna dwie minuty trzy szybkie bramki, no i spotkanie zaczyna nam się tak naprawdę od nowa. Oczywiście ewentualny remis Veny Team też już zagwarantuje trzecie miejsce na podium, bo będą mieli 13 punktów wtedy na swoim koncie Zalesie Wójcice, które mogłoby ich przy ewentualnej porażce dogonić. Ma tych punktów 9, a więc już niemożliwe by to było, żeby gdyby tutaj Vena zdobyła choćby jeden punkt, żeby Zalesie Venę w tabeli przeskoczyło. Ale może wyprzedzić jeszcze oczywiście Zalesie Young Boys Venę, która przegrała dzisiaj spotkanie z Fotohigieną. Ma 10 punktów w tabeli na żywo, jest na czwartym miejscu. Na piątym właśnie Zalesie Wójcice z punktami 9 i Orzeł Święta Katarzyna, która to spotkanie z Zalesiem rozegra na miejscu 6 z dorobkiem 7 punktów.
w tym momencie, ale tych spadkowiczów poznaliśmy już tak naprawdę w czwartek. To Orła Cień, które wygrało tylko ze FC Olawią i przed tą kolejką mieli 3 punkty, a tym razem, tymczasem Foltyn i obija słupek. No ależ świetnie tam uwolnił się z pleców Dołgana Foltyn i znalazł się w czystej podbramkowej sytuacji, ale jej nie wykorzystał, a więc ta skuteczność Maćka też dziś w drugiej połowie póki co kuleje. Wejerowski, Dominik Wejerowski próbuje sam, ależ zablokowany. Jarek Wejerowski teraz próbował, też zablokowany ten strzał. My oczywiście tutaj, bo tak troszkę mniej się dzieje teraz w tym spotkaniu, chcielibyśmy Państwu, przypomnijmy, być może poinformujemy tych z Państwa, co do nas dołączyli w trakcie trwania tej transmisji. To spotkanie jest transmitowane przez nas dodatkowo, jako taki mały prezent, taka mała niespodzianka. Z racji tego, że pomaga nam tutaj przy tej takiej bardzo profesjonalnej naprawdę oprawie graficznej dzisiaj Jarosław Frąckowiak, sympatyk, przyjaciel klubu, przyjaciel zawodników drużyny Orła Cieni, i chciał też, żeby ten mecz został pokazany, a my oczywiście nie mamy nic przeciwko i Państwo pewnie też nie. Także to jest to jedno spotkanie, a mecz Orła Święta Katarzyna z Zalesiem Wójcice pokażemy normalnie, nie będziemy nawet rozłączać transmisji. Po tym spotkaniu będzie krótka przerwa też dzisiaj dzięki Jarkowi, tak naprawdę przerwa, możemy to zrobić, że to taka przerwa reklamowa, bo pojawią się tam sylwetki naszych partnerów. No i to będzie ostatnie spotkanie, a już po ostatnim meczu oczywiście Wena Ekstraklasie, krótka ceremonia, wręczenie nagród. Później pewnie będziemy potrzebować z 15-20 minut, żeby się przygotować, żeby wszystko przygotować. I mniej więcej pewnie to będzie około godziny 20, 19.45, 20 na naszym normalnie profilu na Facebooku. Losowanie grup Pucharu Wójta Gminy Oława, który już w najbliższą niedzielę odbędzie się tutaj na hali imienia Włodzimierza Lubańskiego w Gaci. Serdecznie zapraszamy. Szykują nam się naprawdę wielkie, wielkie i ponadprzeciętne emocje, bo na halę przyjadą potwierdzone już na ten moment 34 zespoły, które będą rywalizować o miano tej najlepszej, o Puchar Wójta Gminy Oława. Oczywiście drużyny w głównej części, drużyny tutaj, które biorą udział w rozgrywkach ligi halowej, w lidze halowej, ale też znaczna część, spora część zespołów, która w tym sezonie nie bierze udziału w lidze, się dopisała, także tym bardziej się cieszymy, tym większe emocje, myślę, nas czekają i na pewno dużo, dużo fantastycznych, ciekawych meczów. 16 styczeń, hala imienia Włodzimierza Lubańskiego w Gaci od samego rana. 34 zespoły i wielkie piłkarskie święto, impreza oczywiście połączona z licytacjami, z loterią fantową, a wszystko to oczywiście w celach charytatywnych. Będziemy zbierać pieniążki, tymczasem Wejerowski broni Jakubas. No, uspokoiło nam się to spotkanie w ostatnich minutach troszkę. Tutaj siadło trochę tempo. Gdzieś tam próbuje atakować Wena. Raczej broni się Orła Cień. Też dzisiaj są bez zmian zawodnicy Orła Cień. Dlatego też pewnie gdzieś muszą szachować tymi siłami. Nie mogą przez cały mecz tutaj na wysokiej intensywności grać, bo wiemy, jak męczące bywają spotkania na hali. 28 minut tutaj wybiegać bez żadnej zmiany. To jest naprawdę, naprawdę dużo. Ktoś z Państwa gdzieś tam kiedykolwiek na hali miał przyjemność, miał okazję grać, ten doskonale zdaje sobie z tego sprawę, a ci z Państwa, którzy takiej okazji, takiej możliwości nie mieli, naprawdę proszę nam uwierzyć, to jest zupełnie inny wysiłek niż mecz na trawie, na naturalnej nawierzchni. Ostropolski, Wejerowski, Szymczyk do prawej nogi, teraz podanie na drugą stronę, ale nie zdąży Sławomir Ostropolski i od autu Czarnecki do Jakubasa, świetnie gra nogami Jakubas, dobrze rozegrali teraz ten aut zawodnicy Orła Cień. Witak, Jakubas, oj teraz troszkę się zabawił Jakubas, troszkę nerwowo i przechwytują tą piłkę na połowie przeciwnika zawodnicy Weny. Szymczyk, Dołgan jeszcze raz Dołgan
wycofuje do Wejerowskiego, idzie na obieg mu Ostropolski, Wejerowski, sam Wejerowski, Dołgan do Ostropolskiego, Ostropolski, a nie trafił w piłkę teraz Sławomir Ostropolski i ta przeleciała obok bramki strzeżonej przez Witolda Jakubasa, który teraz z nowieniem ręką dalekim chyba, nie, jednak krótko zagrał do Czarneckiego. Wejerowski, oj błąd Jakubasa, Wejerowski, Ostropolski, no i mamy comeback, bo to jest czwarta bramka zawodników Vena Team, czwarta bramka dla tego zespołu, a więc z wyniku 0-3 Vena Team odrabia straty i prowadzi już 4-3, a do końca spotkania 2 minuty i 45 sekund strzelcem czwartej bramki dla Veny w tym spotkaniu. Sławomir Ostropolski, teraz wychodzą 2-1 zawodnicy Veny, Dołgan do Szymczyka, Szymczyk i obija słupek Michał Szymczyk. No widzimy, siadło powietrze, zeszło powietrze tutaj zawodników Orła, kiedy jeszcze prowadzili 3-0, mieli, wiadomo, mieli tych sił też więcej, też była inna faza, inny etap tego spotkania, ale też z pewnością inne morale w tym zespole przy wyniku takim pozytywnym 3-0, teraz troszkę to powietrze z nich zeszło, ale mamy nadzieję, że jeszcze ruszą i jeszcze powalczą o swoje bramki. O remis w tym spotkaniu, a może i więcej, ale muszą skupić się teraz na obronie, bo jest Szymczyk. Szymczyk, idzie mu tam na obieg Wejerowski, Szymczyk sam. Szymczyk do prawej nogi teraz próbował, ale przerywa tę akcję Kurkowski. Witak spokojnie jest w środku Czarnecki. Witak co zrobi? Schodzi do środka, łamie tą akcję Marcin Witak. Chyba zagra tutaj do Kurkowskiego, tak jest Kurkowski, dłuższe podanie, tam jest Ostropolski, ależ był tam też Foltyn, świetne uderzenie teraz Maćka Foltyna, długo się nie zastanawiał, huknął lewą nogą Maciej Foltyn, ależ szkoda, że tylko i wyłącznie boczną siatkę obił po tym strzale Maciek. Jarosław Wejerowski do swojego brata, Dominik Wejerowski przy piłce. Wejerowski są blisko pola karnego, szukał tam Pawlaka podaniem piętką, ale nie wyszło jeszcze. Jarosław Wejerowski, Dominik Wejerowski, Pawlak, ależ to przymierzył teraz Daniel Pawlak. Świetne uderzenie tego gracza występującego z numerem 17, no i już chyba wydaje się, że na spokojne dwubramkowe prowadzenie wychodzi zespół Veny Team. Też widzimy bardzo dobrze przygotowany motorycznie do tego spotkania zespół Veny, a my mamy jeszcze bramkę, będziemy mieli emocje, bo wpisuje się na listę strzelców Rafał Czarnecki i mamy zmianę wyniku 4-5, a więc na minutę i 10 sekund przed końcem spotkania mamy bliski kontakt, bo teraz Pawlaka, Czarnecki, Foltyn, aż nie trafił teraz Maciej Foltyn. No ależ to by były zabójcze sekundy w wykonaniu Orła Cień. Wejerowski do brata, Jarosław Wejerowski, przerywa tą akcję Jakubas. Wejerowski, jeszcze dokończę poprzedni wątek, widzimy dobre przygotowanie motoryczne zawodników Veny Team, a chyba to wszystko zawdzięczają, ale może zaraz, bo mamy remis w tym spotkaniu, mamy czwartą bramkę Maćka Foltyna, także jest 5-5, no teraz no niesamowite nam się dzieją tutaj rzeczy, 3-0 na 5-3 i znowu 5-5, także i stracił teraz Wejerowski, zobaczmy, Foltyn, poczuli, że mogą, znowu uwierzyli w siebie zawodnicy Orła Cień, a już teraz stracił Foltyn, idzie Szymczyk, świetna akcja, Szymczyk, broni Jakubas. Po strzale Dominika Wejerowskiego, no niesamowite nam się tu zrobiły emocje, a już po tej piątej bramce przestałem w to wierzyć, myślałem, że to już Vena, będąc tak doświadczonym zespołem, nie wypuści tego prowadzenia, a jednak niesamowite rzeczy nam się tutaj dzieją. Czarnecki, Wejerowski do lewej nogi, Wejerowski, słupek, jest tam jeszcze Jarosław Wejerowski i mamy bramkę, 6-5. Prowadzi Vena Team, popularny IU, strzela bramkę, ależ załamani są teraz zawodnicy Orła Cień. No widzimy, no walczyli jak mogli, ale tutaj Dominik uderzył, obił słupek, dobił tą piłkę Jarosław Wejerowski, ale jeszcze będzie rzut rożny, są 4 sekundy, cieszymy się, że mogliśmy to spotkanie transmitować. Tak dodatkowo, jeszcze Czarnecki. Jeszcze sekunda, jeszcze może jakoś tam rozegrają ten stały fragment gry. Jest Jakuba z polu karnym, ale jest koniec spotkania. 6-5 wygrywa Vena Team po naprawdę elektryzującym wręcz spotkaniu. Zawodnicy w zielono-żółtych strojach pokonują Orła Cień, bronią trzeciej pozycji w tabeli i na pewno będą na podium
8 edycji Ligi Halowej Gminy Oława. Wielkie brawa dla obu drużyn, wielkie brawa dla Orłacień za walkę, za to, że w piątkę bez żadnych zmian tutaj do końca jak równy z równym walczyli z drużyną Benatim i byli blisko naprawdę sprawienia, może nie sensacji, ale z pewnością niespodzianki. Chwila przerwy dla Państwa, nie będziemy rozłączać transmisji, chwila przerwy dla Państwa, dla nas, tutaj też dla sędziów, żeby troszkę odpoczęli, dla zawodników, żeby się przygotowali i za chwileczkę ostatni. Ja kurde sobie wodę przygotowałem, chłopie, i nie wziąłem. I witamy serdecznie, dobry wieczór, po raz kolejny, po króciutkiej tak naprawdę przerwie. Nie rozłączaliśmy tej transmisji przed chwileczką. Dodatkowo transmitowany mecz Orłacień Vena Team, 6-5 wygrała Vena, a tymczasem 30 sekund temu rozpoczęło się ostatnie spotkanie Ligi Halowej Gmina Oława 8 edycji sezonu 2021-2022, a naprzeciwko siebie zespoły Zalesia Wójcice i Orła Święta Katarzyna, Orzeł Strzeli. Mamy pierwszą bramkę już, tak, otwarcie wyniku 1-0, szybki gol Orła Święta Katarzyna, a to zwiastuje nam, myślę, spore emocje w tym spotkaniu. Tutaj będąc bardzo gdzieś tam obiektywnym, myślę, że jeżeli chodzi o przemyślenia odnośnie tego meczu, obserwując też w każdej kolejce obie te drużyny, no wydaje mi się, że będzie to mecz na pewno bardzo wyrównany, na pewno bardzo szybki, na pewno mecz obfitujący w sporą ilość bramek, a jeżeli nie bramek, no to akcji, sytuacji podbramkowych, no i myślę, że te ostatnie 28 minut, ostatnie 28, około 30, bo też krótka przerwa z Ligą Halową w tym sezonie, jeżeli chodzi o takie czysto piłkarskie, sportowe emocje, oczywiście z rozgrywkami ligowymi, bo czeka na nas Puchar Wójta, no zapowiadają się fajnie, zapowiadają się ciekawie, a więc tutaj no apelujemy, prosimy, może nie prosimy, ale apelujemy, żeby z nami zostać i na pewno się Państwo nie zawiodą, a tymczasem już bliski swojej drugiej bramki w tym meczu jeden z graczy Orła Święta Katarzyna. Zaraz też poprosimy o karty. I będziemy przedstawimy skład i też będziemy mogli tutaj na bieżąco z nazwisk komentować te akcje strzelców bramek. Świetnie, teraz Kaus do Pycha. Grzegorz Pych, Przemek Pych oczywiście, przepraszamy, Grzegorz jest Żygadło, w Orle Święta Katarzyna, Langiewicz stracił piłkę i rusza z kontrą Kaus szukał tam Pycha, ale przerwana ta akcja przez
drużynę Chorła Święta Katarzyna, przez drużynę Zalesia Wójcice. Widzimy, że ten początek troszkę lepszy, troszkę tutaj lepszy oczywiście w wykonaniu drużyny ze Świętej Katarzyny. To oni aktywniejsi, to oni tutaj groźniejsi i to oni z taką większą chęcią do zwycięstwa w tym spotkaniu. Już zobaczymy za chwileczkę w tabelę, jak to wygląda, jakie tu możemy mieć ewentualne scenariusze przy danych wynikach. W tym momencie Orzeł Święta Katarzyna na miejscu szóstym, 7 punktów na koncie, Zalesie Wójcice miejsce piąte, punktów 9, na miejscu czwartym Young Boys Wena i punktów 10, czyli proszę Państwa, gdyby Zalesie wygrało, tu taki mecz, może nie o pietruszkę, bo też o miejsce, wyższe miejsce w tabeli, wyższe, niższe, nie o utrzymanie, nie o awans, nie o żadne mistrzostwo, ale na pewno obie te drużyny chcą być na koniec rozgrywek jak najwyżej w tabeli. Także przy zwycięstwie Zalesia, Zalesie wskoczyłoby na czwartą miejsce, wtedy na piątej pozycji skończyłoby Young Boys Wena, na szóstym miejscu byłby Orzeł Święta Katarzyna. Przy zwycięstwie Orła tabela by nam się odmieniła w ten sposób, że Orzeł Święta Katarzyna z pewnością przeskoczyłby Zalesie. I za chwileczkę zerkniemy, jak tam wyglądał bezpośredni wynik w starciu z Young Boys Wena, bo zrównaliby się z nimi punktami. Natomiast przy remisie status quo zostałby zachowany, a więc Young Boys Wena na czwartym, Zalesie na piątym i Orzeł Święta Katarzyna na szóstym. Także widzimy, że w zależności od tego, jak ten mecz nam się potoczy, to tutaj tabela na koniec Weny Ekstraklasy może się jeszcze naprawdę na wszelaki, na różnoraki sposób tutaj nam ułożyć. Kaus stracił piłkę. Langiewicz jest po prawej stronie. Zioła, do niego podanie. Grzegorz Zioła do lewej nogi. Zioła, ależ znalazł teraz drogę do bramki Grzegorz Zioła. Chyba błąd bramkarza. Tam Orła Święta Katarzyna zgubił obrońcę. Grzegorz Zioła zszedł do lewej nogi. No i dostrzegł tą lukę, dostrzegł ten tunel do bramki, do odkrytej całej bramki przez Orzeł Święta Katarzyna i wyrównał stan spotkania. Mamy 1-1. Broni teraz świetnie bramkarz oczywiście Zalesia Wójcice. Tutaj też niestety nie chcemy Państwa w błąd wprowadzić, bo bez numeru gra, a w protokole jest kilku graczy bez numeru i nie wiemy, kto tam w bramce do końca stoi. A Świętej Katarzynie chyba też nominalnego bramkarza jako tako nie ma, bo wydaje nam się, że jest to Paweł Milewicz, a więc kapitan tej drużyny. Orzeł Święta Katarzyna jeszcze tutaj w składzie, nadrobimy zaległości, bo nie przedstawiliśmy składów. Orzeł Święta Katarzyna w składzie: Paweł Milewicz, Grzegorz Jaremczyk, Patryk Kaus, Filip Kaus, Przemysław Pych, Andrzej Gniewkowski, Kamil Zimny, Bartłomiej Naściszewski, Łukasz Wojdan oraz Jędrzej Adamowicz. Przepraszam bardzo. Natomiast Zalesie Damian Birecki, Przemysław Czesiński, Grzegorz Zioła, Piotrek Langiewicz, Ichor Pyltaj, Artem Kołodko, Wadym Wasilczuk, Andrzej Szwed, Sergiej Bakulin i Krzysztof Pater. Pych. Przemysław Pych. Spokojnie do tyłu, do tego z czwórką, tutaj nie wiemy, ale wydaje nam się, że jest to Kamil Zimny. Kaus. Milewicz. Schodzi po piłkę Pych, ale Milewicz wybiera drugie zagranie, tam jest na posterunku Piotrek Langiewicz. Świetnie to zrobił Langiewicz. Jeszcze sam Langiewicz, sam z uderzenia na bramkę wycofał tą piłkę piętą i jest słupek po strzale Damiana Bireckiego. A teraz dobra, bardzo dobra akcja indywidualna Piotrka Langiewicza, ale tylko i wyłącznie słupek po tym strzale tam Damiana Bireckiego. Z pewnością tutaj no taki trzon, taki kręgosłup drużyny Zalesia Wójcice, to jest Grzegorz Zioła, to jest Piotrek Langiewicz i Damian Birecki, który właśnie teraz zdobywa swoją pierwszą bramkę w tym meczu i Zalesie Wójcice wychodzi na prowadzenie i prowadzi w tym spotkaniu 2-1. Można. Uważaj na kable. Tutaj mamy młodych kibiców.
koło nas. Także nie jesteśmy wyciszeni, a więc taki, o, już na miejscu kibice. To chyba jest syn Maćka Foltyna, także serdecznie pozdrawiamy raz jeszcze. I wracamy do meczu. Grzegorz Zioła. Zioła, sam prawą stroną, Zioła, a świetnie broni teraz Milewicz, ale to była dobra, to była groźna akcja Grzegorza Zioły. Pych na lewej stronie, pych do prawej strony, tam jest grający z numerem czwartym, niestety nie chcemy się pomylić, nie chcemy tutaj źle przedstawić, ależ kapitalne uderzenie teraz, nie zastanawiał się długo. Jeden z zawodników Orła Święta Katarzyna to Łukasz Wojdan z numerem 11, no i zapiął takim szpicem buta, popularnym gdzieś tam Juskiem, jak to się kiedyś mówiło, Łukasz Wojdan, i wyrównał stan tego meczu. Mamy 2-2. Birecki, kapitan, świetne podanie, Zioła, ależ wybija teraz Milewicz. Świetnie Wojdan. Do kolegi tutaj mamy sam na sam, ależ obok bramki uderzył grający z dziewiątką Andrzej Gniewkowski to jest chyba na pewno z dziewiątką, także no dobra akcja, znowu Orła Święta Katarzyna, i tak jak mówiliśmy przed tym spotkaniem, dużo się będzie działo na pewno. Mecz bez takiej jakiejś większej presji, bo obie drużyny zostaną w Ekstraklasie. Też nie mają szans już tam na podium, na mistrzostwo, także taki mecz bez większej presji, a to może tylko i wyłącznie, myślę, temu spotkaniu pomóc, bo luźniejsze nogi, luźniejsze głowy też pewnie zawodników obu tych drużyn. No i obserwujemy od początku ciekawe, naprawdę ciekawe, szybkie, rozgrywane w dużym tempie, emocjonujące widowisko. No i też już cztery ładne bramki, także nie mamy na co narzekać w tym ostatnim spotkaniu tej edycji Ligi Halowej Gmina Oława. Auty dla Świętej Katarzyny będzie teraz Przemysław Pych go wykona. Zagrywa do Kausa. Patryk Kaus. No i chyba przekombinował teraz Patryk. Stracił tą piłkę. Zioła na lewą stronę. Świetne podanie używa się tam Wakunin, ależ stracił tą piłkę. Idzie Kaus. Dopycha, pych, ale broni tam, interweniuje golkiper Zalesia Wójcicy. Świetnie teraz wyszli z kontratakiem. Grzegorz Zioła do prawej nogi, czy uderzy? Zioła, tak, nie zastanawia się długo, uderza, ależ interweniuje tam Paweł Milewicz. Wakulin urywa się, teraz dostał piłkę Wakulin, ależ było blisko, świetnie urwał się Wakulin, widzieliśmy go prawie na połowie boiska, ale zgubił tam obrońcę i znalazł się w dość dogodnej sytuacji do strzelenia bramki, aczkolwiek no nie była ona taka łatwa na pewno, na jaką wyglądała, bo dość spory kąt, też tak szybko się tam wszystko działo i Wakulin instynktownie uderzył, ale chybił. Teraz on znowu przy piłce, Wakulin. Troszkę zdynamizował te ataki Zalesia Wójcice w ostatnich minutach. Sergiej Wakulin. Na prawą stronę do Wasilczuk. Wasilczuk prawą nogą. Znowu źle był ustawiony Milewicz, ale tym razem zdążył interweniować Paweł Milewicz. Też tutaj nie mogą go winić, nie mogą go obwinać, mieć pretensji zawodnicy Orła Świętej Katarzyna, bo nominalnie Paweł oczywiście na pozycji bramkarza nie występuje. Dzisiaj z konieczności. Birecki próbował sam, ależ przechwyt Kausa. Patryk Kaus do prawej nogi, ścina do środka. Patryk Kaus na prawą stronę, Przemysław Pych. Pych jeszcze raz do Kausa i minął się z piłką. Teraz Patryk Kaus, ale to złe zagranie chyba Przemka Pycha. Za plecy biegającego Kausa. A teraz prosty błąd graczy Zalesia. Na szczęście oczywiście dla tej drużyny nie wykorzystały tego Orły ze Świętej Katarzyny. Uderzał Langiewicz. Rzut rożny. Teraz dla Zalesia. Strata piłki.
przyjęcie Kobania, ale przerywa to świetnie. Piotr Grandiewicz próbuje sam, ależ Przemysław Pych nie dał się ograć. Wygrał ten pojedynek 1 na 1 w obronie i mają piłkę, ale już ją tracą. Bakulin idzie prawą stroną Zioła. Dobrze szedł Zioła, szybko wyszli z tym kontratakiem, ale źle dogrywał Bakulin. Teraz przeprasza Grześka Ziołek. Grzesiek nie ma pretensji, no bo czasami się zdarza, że gdzieś tam tą piłkę poda się za lekko, czy tam niecelnie. Także Grzesiek wszystko tutaj rozumie i nie ma pretensji do kolegi. Nie zniechęca go. Piłka nam wpadła, o! Piłka nam wpadła. Sorry. O, dzięki. Tutaj piłka nam do Pokrowca na głośnik padła, także teraz za trzy, to było uderzenie za trzy punkty, ale oczywiście tego nie nagradzamy, jest w dalszym ciągu 2-2. Na tablicy wyników i 45 sekund do końca pierwszej połowy spotkania. Zalesie Wójcice, Orzeł Święta Katarzyna. Teraz Langiewicz traci piłkę na rzecz Pycha. Pych uderza, ale prosto bramkarza, jeszcze ma piłkę Katarzyna. No i poprawka już kolegi z drużyny Przemysława Pycha z numerem 4. Za chwileczkę będzie przerwa, to też staramy się dowiedzieć, kto tam z numerem 4 występuje, bo to jest druga bramka tego zawodnika. I Orzeł Święta Katarzyna po raz kolejny na prowadzeniu. A więc widzimy, te losy tego spotkania nam się tu cały czas odmieniają. Prowadziła Święta Katarzyna, później Zalesie, później znowu był remis i znowu na prowadzeniu jest Orzeł Święta Katarzyna. Także z pewnością te ostatnie 14, drugie 14 minut będzie równie emocjonujące. Przechwytuje piłkę Zioła, 2 sekundy do końca Zioła, ależ pomylił się. Krótka przerwa, krótka reklamowa przerwa i za chwileczkę wracamy do Państwa na drugą połowę meczu Orzeł Święta Katarzyna. I wracamy do Państwa. Druga połowa starcia. Orzeł Święta Katarzyna, Zalesie Wójcice. 3-2 po pierwszej połowie prowadzi Orzeł Święta Katarzyna. My tutaj zweryfikowaliśmy zawodnika z numerem 4. Jest to Jędrzej Adamowicz, także dwie bramki dla Katarzyny Jędrzej Adamowicz zdobył i na pewno przyczynił się w głównej mierze do tego,
żeby jego drużyna po pierwszych 14 minutach prowadziła. Teraz Zioła, a iż tam agresywnie zagrały Paweł Milewicz, no i faulował Grzegorza Ziołę. Nie będzie kary tutaj dwuminutowej, nie będzie żółtej kartki, ale no teraz nieładne zachowanie bramkarza. Orła Święta Katarzyna i odrzutu wolnego Grzegorz Zioła. Zobaczymy, czy będzie próbował uderzenia, czy będzie szukał uderzenia, czy gdzieś tam rozegrają. Jest Langiewicz niepilnowany. Langiewicz, ależ strata. I ruszają teraz z kontratakiem zawodnicy Orła Święta Katarzyna. Zioła, no i mamy bramkę, mamy remis, proszę Państwa. Grzegorz Zioła, strzelcem swojej drugiej bramki w tym meczu i 3-3 na tablicy wyników. Jeden z liderów, jeden z filarów, też z pewnością drużyny Zalesia Wójcice. Grzegorz Zioła, chyba najskuteczniejszy, nie chcemy, nie jesteśmy pewni, ale wydaje mi się tutaj, że chyba najskuteczniejszy zawodnik tej drużyny z największą ilością bramek, Grzegorz Zioła. A teraz Katarzyna, Kaus dopycha, tam do Andrzeja Gniewkowskiego, ale ten przenosi piłkę wysoko nad bramką. Wakulin, dobre podanie tam na prawą stronę, i nie przyjął piłki. Damian Birecki. Podobna postura, podobne też ruchy, także tam troszkę zmyleni zostaliśmy. Teraz troszkę taki fragment chaotycznej gry po obu stronach. Oczywiście, tak jak wspominaliśmy, w pierwszej połowie przy remisie, nieważne czy bramkowym, czy nie bramkowym, już wiem, że jeżeli remis, to tylko bramkowy. Status quo w tabeli zostanie zachowany, a więc czwarte miejsce zajmie Jagłoś Zlena, piąte Zalesie Wójcice, a na szóstym miejscu skończy tą Ligę Orzeł Święta Katarzyna, ale widzimy, że obie drużyny walczą, obie drużyny nie chcą skończyć sezonu remisem i tutaj myślę, że do końca każda z drużyn będzie grała o komplet punktów, ale to też przecież jest kwintesencja, to jest sól piłki nożnej, to żeby grać i nieważne czy tam układ tabeli, jaki jest wynik, po prostu cały czas dążyć do strzelenia jednej bramki więcej od przeciwnika, co najmniej jednej oczywiście, bo może być tych bramek różnicy więcej. Przemysław Pych do lewej nogi. Przemysław Pych świetnie to zrobił. Świetna, dynamiczna akcja teraz Przemysława Pycha, ależ przerwał tam atak jeden z obrońców. Już ruszamy w drugą stronę. Kaus jednak odbiera. Kaus do Pycha. Kaus, Pych. Dwójkowa akcja teraz, ależ świetnie broni golkiper Zalesia Wójcice. Pych. Sam Pych utrzymuje się przy piłce. Błąd teraz, ale szybko naprawiony. Jeden zawodnik już zostawiony za plecami. Przemysław Pych, świetnie rozegranie. Kausa Pych, jeszcze raz do Kausa. Kausa, ależ nie trafił bramkę, a wszystko do tego momentu wydawało się zrobione. Było na pewno zrobione bardzo dobrze i bardzo przemyślanie, a teraz muszą bronić i widzimy, jak to mówi stare piłkarskie porzekadło. Niewykorzystane sytuacje lubią się mścić, no i bardzo szybko się ta sytuacja Patryka Kausa zemściła, bo mamy czwartą bramkę dla drużyny Zalesia Wójcice, a strzelcem gola grający z numerem 99 Sergiej Wakuli. I prowadzi znowu Zalesia, a więc znowu 3-2 już prowadziła Święta Katarzyna, ale doprowadzili do remisu. Szybko zdobyli bramkę na 4-3 i to teraz Zalesie Wójcice w bardziej komfortowej sytuacji. Z boiska zagrały Wakulin, że tam panu Andrzejowi pokazuje, że na pewno nie przekroczył linii, ale to nic tam na pewno nie wniesie, bo decyzja podjęta i od autu Orzeł Święta Katarzyna. Błąd Milewicza, Wakulin, Langiewicz i mamy 5-3, a więc chyba na dobre wyszedł ten aut drużynie Zalesia, że to nie dla nich był ten aut, tylko dla Katarzyny, bo przyblokował tą piłkę Wakulin, odebrał ją bramkarzowi Milewiczowi i wyłożył piłkę jak na tacy do Langiewicza, a ten niezwykle marnować tak prostych, tak oczywistych sytuacji, no i
podwyższył prowadzenie Zalesia, a więc pierwszy raz w tym spotkaniu Zalesie jest na dwubramkowym prowadzeniu. Bakuli. Dobry dzisiaj mecz Sergieja Bakulina. Jeden z pewnością z wyróżniających się graczy, jedna z wyróżniających się postaci, nie tylko w swojej drużynie, ale i na całym parkiecie, na całym boisku. Jest i z przodu, i z tyłu, i bardzo dynamiczny. Zabrał dzisiaj chyba formę do torby ze sobą. Sergiej Bakulin teraz dał się łatwo ograć, ale prostej sytuacji nie wykorzystał. Jeden z orów. Jędrzej Adamowicz. Adamowicz stracił i oddał tu Langiewicz. 5 minut, 6 minut do końca spotkania. Langiewicz, nie weszła ta piłka w boisko. Także chyba jeszcze raz będzie Piotrek miał okazję, miał możliwość zagrać. Tak, oddał tu Piotrek. Langiewicz do tyłu do Bireckiego. Birecki z bramkarzem. Tam rozpędza się jeden z graczy Zalesia Wójcicy. Też nie mamy tutaj w protokole numeru 6 i nie chcemy się pomylić, ależ kapitalna akcja tego zawodnika. Wycofanie, wyłożenie piłki jak na tacy do oczywiście Sergieja Bakulina i Sergiej Bakulin zdobywa swoją kolejną bramkę w tym meczu, a Zalesia Wójcicy prowadzi już 6-3. W tym momencie Zalesie przeskakuje w tabeli Young Boys Vena, a więc jeżeli dowiozą to prowadzenie do końca, to skończą ligę na czwartym miejscu, zaraz za podium, tuż za podium. A na podium oczywiście pierwsze miejsce i Osolbu Krim, na drugim miejscu Fotohigiena i na trzecim obrońcy tytułu, zeszłoroczni obrońcy tytułu, bo już teraz jako obrońcy tytułu to chyba możemy mówić o IOS Olbu Team, i na trzecim miejscu Vena Team. I też jeszcze raz przypominamy tutaj Państwu, że nie od razu po tym meczu, bo będziemy potrzebowali czasu, żeby troszkę ogarnąć i tutaj też przygotować takie mini studio. Myślę, że tak około też będzie ceremonia, oczywiście wręczenie nagród Vena Ekstraklasie. Mamy kolejną bramkę, mamy 7-3, a więc no tutaj nie spodziewaliśmy się aż tak wysokiego prowadzenia Zalesia, a pięknym golem popisuje się Grzegorz Zioła. Także no tutaj jeszcze ceremonia, 5 minut tego meczu plus ceremonia, plus tam ogarnięcie. No myślę, że około godziny 19:45-19:50 powinniśmy wejść na antenę, powinniśmy się znowu Państwu tam pojawić, miałbym nadzieję, w powiadomieniach, i odbędzie się losowanie Pucharu Wójta Gminy Oława, który odbędzie się i na który serdecznie już dzisiaj zapraszamy, a odbędzie się on 16 stycznia w niedzielę, czyli za tydzień w niedzielę, od godzin porannych tutaj w Gaci na hali sportowej imienia Włodzimierza Lubańskiego. Wielkie emocje nam się szykują, 34 drużyny, najprawdopodobniej to będą 3 grupy, 11 grup po 3 drużyny, plus jeden taki dziki bilet, wilczy bilet, który już będzie gwarantował udział w fazie pucharowej, a w fazie pucharowej 11 zwycięzców grup plus 12 zespół właśnie z tej dzikiej karty, plus 4 najlepsze drużyny z drugich miejsc w tabelach grupowych. 16 drużyn, faza pucharowa, 1/8, ćwierćfinał, półfinał, no i wielki finał. Tutaj jeszcze nie mamy godzin meczów rozpisanych, ale finał na pewno bliżej wieczora, bliżej takich godzin, właśnie 19:20, a my mamy kapitalne uderzenie teraz grającego z 11 w drużynie Orła Święta Katarzyna, najprawdopodobniej Bartłomieja Naściszewskiego, aczkolwiek tutaj ta informacja jest do zweryfikowania. Piękny strzał, piękne uderzenie, piłka odbiła się jeszcze od słupka i zatrzepotała w siatce Zalesia Wójcica, a więc na 2 minuty i 15 sekund przed końcem spotkania Orzeł zmniejsza straty do Zalesia Wójcice i przegrywa chyba już tylko, albo wciąż aż trzema bramkami 7-4, ale zobaczymy, jak dalej potoczy się ten kaos. Kaos teraz źle. Ruszał z kontratakiem Langiewicz, ale
odebrana mu ta piłka. I lecimy w drugą stronę. Kaus sam pomiędzy nogami Wakulina. Ogrywał niecelnie. Tutaj dzisiaj też oczywiście nagrody grupowe. Pierwsze, drugie, trzecie miejsce nagradzane. Nagrody indywidualne. Najlepszy strzelec, najlepszy bramkarz, najlepszy zawodnik Wena Ekstraklasy. No i nowość w tym sezonie, ale z pewnością nowość, którą będziemy kultywować. Nowa nagroda, też taka mała niespodzianka, mały prezent, bo to nie było przewidziane w regulaminie. Tutaj takiej nagrody na początku rozgrywek nie przewidywaliśmy, ale z racji tego też dostosowujemy się, też próbujemy oczywiście jak najbardziej naszą ligę z roku na roku rozmaicać, ale też dostosowujemy się, obserwujemy aktywnie i wyciągamy też wnioski, staramy się tutaj z dnia na dzień jakby dostarczać takie gdzieś tam nowe pomysły, nowe rzeczy i obserwując w tym sezonie ligę halową, widząc wielu młodych zawodników, którzy grają w drużynach z tych, którzy są, grają w tych drużynach, które gdzieś tam koniec końców nie mają szans na zaistnienie w lidze i zostanie takim najlepszym zawodnikiem, bo tutaj ten najlepszy zawodnik ligi to zazwyczaj postać z drużyny, która zajęła albo pierwsze, albo drugie miejsce, no bo tutaj no, przyczyniła się do tych triumfów swojej drużyny. No a zawodnicy, którzy nie mają takiej możliwości, którzy wyróżniają się w tych drużynach gdzieś tam z środka czy z dołu tabeli, młodzi zawodnicy, mamy od tego sezonu taką nagrodę Odkrycie Ligi w sezonie 2021-2022 i takie Odkrycie Ligi już w trzech niższych rozdaliśmy. W trzeciej lidze był to Daniel Wroński, w drugiej w Matbud, w drugiej lidze takie wyróżnienie otrzymał od nas zawodnik Dream Team Marcel Pietrzak, w pierwszej lidze był to Kornel Hajdziony, no a w Wena Ekstraklasie wciąż nagroda jest do rozdania, ale tutaj może oglądają nas, bo chyba nie ma z nami zawodników Young Boys Weny, może nas oglądają, serdecznie pozdrawiamy. Taką nagrodę otrzyma Kuba Juszczyk, a my bardzo serdecznie dziękujemy, że byli Państwo z nami podczas tego meczu, podczas tej transmisji, ale też dziękujemy za to, że byli Państwo z nami podczas wszystkich transmisji w tym sezonie Ligi Halowej Gmina Oława. To był nasz ostatni mecz 8 edycji Ligi Halowej w sezonie 2021-2022. Za tydzień odbędzie się Puchar Wójta, a my za chwileczkę ceremonia rozdania nagród dla miejsc 1-3, nagród indywidualnych i około godziny, myślę, 19:45, 19:50, takie mini studio i losowanie grup Pucharu Wójta. Raz jeszcze dziękujemy w roku 2022 i do usłyszenia, myślę, na Pucharze Wójta.